Witam serdecznie. Jacek Grondowy jest aktorem teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Grał w wielu filmach polskich. Dzisiaj patrzyłem na Wikipedii, jest tego z 15 cm wymienione. Ale nie chciałbym rozmawiać na te tematy takie popularne, które się podejmuje w wielu rozmowach, tylko chciałbym podjąć coś trochę inaczej. Wiele ludzi ma o tobie opinię, że jesteś osobą bardzo ciepłą, szczęśliwą, radosną. I chciałbym, żebyś może opowiedział, jak to robisz, żeby być szczęśliwy w życiu. Oczywiście twoja skromność powie, że nie wiem, czy jestem w stanie udzielić jakiś rad. Natomiast tak czy inaczej powiedz, jak ty to robisz? Bo to już ci powiedziałem na początku, że nie wiem, nie czuję się do tego, żeby udzielać jakikolwiek rad. Zawsze wydawało mi się, że ten, kto rady daje, to już jest stary, mądry, a ja tak wydaje mi się, że jestem jeszcze taki trochę młody, głupi i naiwny. Czyli pierwszy punkt to skromność. Nie wiem właśnie. Nie wiem, to ludzie oceniają, nie zastanawiam się nad tym. Zawsze mi tam mówili, lepiej żeby cię ktoś inny chwalił, niż żebyś sam się chwalił. No dobrze, no to w tym momencie ja cię chwalę. No dobrze, nie, ale czasami muszę powiedzieć, że trzeba się czasami pochwalić, no bo takie czasy są, że trzeba coś powiedzieć o sobie, zwłaszcza w pewnych takich zawodach jak u nas, nie? Jak się z aktorem w Jeleniej Górze, to nie każdy wie w Warszawie, że ja tam jakąś rolę zagrałem, prawda? Więc trzeba czasami wspomnieć o tym. Może się nie trzeba chwalić, ale trzeba wspomnieć. Trzeba po prostu udzielać informacji. O, tak, to jest bardzo dobre. Udzielać właściwych informacji i prawdziwych. No, a to, czy jestem szczęśliwy? Ja nie wiem, ja staram się być szczęśliwym, bo mówię to... Szczęście samo na człowieka nie spadnie. Jak ja się nie obudzę rano wesoły, tak, z nastawieniem, że ale świetnie, słońce świeci, albo ale świetnie, deszcz pada, no to przecież nikt mi nie naklei tego uśmiechu na twarzy. Więc tak uważam, że samemu trzeba, trzeba pokonywać te trudności, jakieś problemy, które są każdego dnia. I wydaje mi się, i łatwiej jest, jeśli się to robi z uśmiechem na twarzy. Czyli rozumiem, że twoją niejako taką zasadą życiową jest nie liczyć na to, że jakieś sytuacje będą sprawiały, że będę szczęśliwy, tylko najpierw być szczęśliwy i wtedy świat się zmienia. Tak, ja nawet taką mam teorię, co to żadna nowość, to po prostu tam z jakichś książek, z jakichś filmów się wyczytało albo od ludzi, z którymi się rozmawiało. Wydaje mi się, że na swojej drodze spotkałem dużo mądrych, ciekawych osób. I to też jest cenne, jak się tak bardziej słucha, niż się mówi. I zawsze byłem takim słuchaczem, zwłaszcza ludzi starszych, bo uważałem, że oni naprawdę mają mądrość, nie tylko wiedzę, ale mądrość życiową. No i tak starałem się czerpać z tego, co oni powiedzą. To w takiej książce sekret było, niczym ciekawego, nie, że trzeba przyciągać to, co się chce. Tak. I jeżeli ja chcę być szczęśliwy, chcę mieć satysfakcję z pracy, z rodziny, z przyjaciół, znajomych, z telefonu, z kluczyków, to po prostu ja się muszę cieszyć, uśmiechać do tych przedmiotów wszystkich i co mi to szkodzi. No właśnie, zanim się spotkaliśmy, tak sobie pomyślałem, a nie zapytałem się ciebie, czy w ogóle spotkałeś się z tą książką Sekret, czy z filmem Sekret. Tak. I właśnie chodzi mi o to prawo przyciągania, że to niekoniecznie jest tak, że powinniśmy usilnie marzyć po to, żeby nam się spełniło, tylko po prostu być, cieszyć się tym, co jest tu i teraz i wtedy to, co nam jest potrzebne, to samo, tak, samo się pojawia. Ja zanim poznałem tę książkę, to już gdzieś intuicja mi podpowiadała. Nie wiem, może taki charakter mam paskudny, że się ciągle śmieję, że staram. Nie, ja uwielbiam się śmiać. Zawsze od dzieciństwa to tata i mama, jak ze mną oglądali komedii, to oni bardziej patrzyli na mnie, jak ja się śmieję i cieszyli się ze mnie niż z tej komedii. Ale to już przedtem tak czułem, że naprawdę
Ja chcę iść na podwórko, chcę grać w piłkę z chłopakami, chcę być szczęśliwy i to jest wtedy. Nie interesowały mnie wtedy dziewczyny. Potem się zmieniło, że interesowały mnie dziewczyny, nie chciałem grać w piłkę i praktycznie robiłem to, na co miałem ochotę i co mi dawało jakąś taką radość. Czyli to, co czujesz, robisz bez względu na to, co inni mówią. Dokładnie tak. Oni tak będą mówić. Bo często bywa tak, że nasi bliscy, znajomi chcą, abyśmy się zachowywali tak, jak oni myślą, że powinniśmy się zachowywać. Natomiast każdy z nas ma swoje, no, swoje to coś wewnątrz, które nami... Oczywiście, a poza tym też wydaje mi się, że taką mam drugą teorię, że jeżeli jest jakiś znak i coś pokazuje, że auto się psuje i mam nie dojechać czy coś, no to muszę zwolnić, poczekać na to, no bo nie ma co się spieszyć. No. Widocznie są takie znaki, które pokazują, że wyhamuj. Nie denerwuj się, bo to nic nie da. No co, że uderzę w słupek samochodem, czy no nie wiem, przewrócę się, to coś zmieni, będę krzyczał na kamień, że mi tutaj... No ten, nie, no więc tak wstanę, otrzepię się, potem no ładnie, no fujara ze mnie i ciućma taka, że się przewróciłem, nie zauważyłem. Więc tak wydaje mi się, że to no tak właśnie trzeba robić, żeby być samemu szczęśliwym. A jak się będzie samemu szczęśliwym, to i osoby, z którymi się przebywa, też zobaczą, że człowiek się uśmiecha, że jest mu dobrze i to jest trochę zaraźliwe. Więc tak, bo to wpływa, nasz świat wewnętrzny wpływa na świat zewnętrzny. Czyli tak, jako w niebie, tak i na ziemi, jak na ziemi, tak i w niebie. Tak, nie? Tak. No. Czyli to, co mamy w środku, się uzewnętrznia. I też to, z tego, co mówisz, można by wnioskować, że jeżeli powiedzmy dookoła panuje jakiś smutek, możemy to odwrócić wszystko, nie? No dokładnie, dokładnie. Oczywiście są chwile, że trzeba tam rzeczywiście zachować jakąś... No, dostosować. Dostosować się do chwili i nie wypada tam się śmiać nad grobem, bo co nie, no to śmiesznego, prawda? Czy potraktować pewną sprawę, czy kogoś bardzo poważnie, no to też zrozumiałe i to też jest potrzebne, zwłaszcza mówię, w naszym zawodzie to tak... No trzeba zagrać poważnie, żeby ktoś uronił łzę. Ja nie muszę płakać, ale dobrze, żeby tam widzowie troszeczkę się wzruszyli. Nie no, w twoim zawodzie to akurat jest tak, że przyjmujesz jakąś rolę i jesteś pełni tą rolą, nie? No tak, tak. Ale z drugiej strony na przykład, żeby być śmiesznym, no to właśnie nie trzeba się śmiać, tylko wręcz przeciwnie, trzeba być bardzo poważnym. Po to, żeby to było śmieszne. Żeby to było śmieszne, no bo ludzie zazwyczaj się śmieją z tego... Jak widzą swoje odbicie, albo odbicie swoich znajomych, sąsiadów, nie wiem. Ale durny się dał nawet, skórka od banana leży, on się poślizgnął, durny jeden. No, sam się też poślizgnie nieraz. Czyli taka metafora. Tak. A powiedz mi, czym dla ciebie jest miłość, pojęcie miłości, to słowo? Tak, no to tak jedno słowo, ale znaczy bardzo wiele i... No. Wiesz co, jak człowiek starszy, jak byłem dzieckiem, to nie za bardzo nawet rozumiałem to słowo. To się kocha mamę i tyle, tatę i tak dalej. Ale tak czasami, jak tutaj patrzymy na te drzewo, które tam liście powiewają na wietrze, no to tak właśnie, to tak fajnie jest mieć takie drzewo przed oczami, pod domem. Fajnie popatrzeć, jak te robaczki chodzą. I dopóki... No im się nie robi krzywdy i tam przez przypadek wiadomo, jak się nie nadepnie czy coś. To jest fajnie, to ja już mówię, to już jest miłość, nie? No a wiadomo, jak się ma jeszcze rodzinę, dzieci, czy mamę, rodziców, no to wiadomo, to są różne rodzaje miłości. Jako dziecko inaczej kochamy, jako już osoby takie nastoletnie inaczej, jako dorośli inaczej, a na starość zupełnie inaczej. Kiedyś widziałem, jak byłem senatorem w Ciechocinku, widziałem taką parę, no ledwo co chodzili na nogach, mieli chyba po 80 lat i trzymali się tak, mogę? I trzymali się tak jakoś za palec. Tak. I tak szli sobie, ledwo co chodzili, ale to był piękny obrazek, to właśnie, nie wiem czy to tam się spotkali, ale nie sądzę, widać, że to było takie... Takie prawdziwe. Takie prawdziwe i takie wieloletnie już, takie wypracowane, nie? No i ta miłość to też jest elementem jakiegoś takiego szczęścia, tak mi się wydaje, że... Nie można się zakochać, jak się nie jest szczęśliwym, nie? I nie można być szczęśliwym, jak się nie jest zakochanym. No. Trzeba szanować każdego i tyle. I to już jest, wydaje mi się, jakiś tam pewien pierwszy stopień miłości. Czyli człowiek innych traktuje tak jak siebie. Tak.
A więc no, wniosek byłby taki, że przede wszystkim należy pokochać siebie, a wtedy cały świat. No i to właśnie znowu kółeczko, jak pokochamy siebie i będziemy się śmiać siebie ze swoich wad. Oczywiście jak nam ktoś wskaże, bo samemu to trudno. Bo trudno powiedzieć, że ja czegoś nie wiem albo coś źle robię, nie? No, ale do tego są lustra, zwierciadła. Tacy dobrzy znajomi, którzy rzeczywiście powiedzą, o Jacek, tutaj w tej roli to troszeczkę przejmowałeś. Przesadziłeś. No ale ja mówię, dobra, no dzisiaj gorszy dzień, ja. Nie? To tak na koniec może i to... Ja tak bym zachęcał wszystkich do tego, żeby się uśmiechali, jak idą przez ulicę, po chodnikach, spotykają nawzajem. To takie... Tego chyba u nas brakuje w Polsce, że tak mało się uśmiechamy i tak czasami jak przyjeżdżają ci zagraniczni turyści, czasami gdzieś spotykam tych Niemców, ja się dziwię czasami, że oni się do mnie uśmiechają. Idzie cała wycieczka i się uśmiecha, no ale ja też się uśmiecham. A potem się zorientuję, że oni są życzliwi, po prostu przyjechali, im się wszystko tu podoba. No i fajnie, niech przyjeżdżają. Dziękuję.